Hej, przyjaciele. Nad czym dzisiaj pracujecie? Aha, budujecie wielkiego bałwana? Podoba by był. Mówisz, że śnieg nie chce się trzymać kupy? To może być problem. O, zobaczcie, tam nadjechał Troy. Troy, czy mógłbyś pomóc chłopakom zbudować wielkiego bałwana? Doskonale. Zatem jedźmy poznać naszego nowego przyjaciela. Hej Teddy, potrzebujemy pojazdu, który może przenosić śnieg. Masz taki? Doskonale, zatem bierzmy się do pracy. Który pojazd wybierzemy? Może ten? Nie? A może ten? Okej, Troy, wracajmy teraz do naszych przyjaciół. Hej, chłopaki, już wróciliśmy i mamy ze sobą kogoś, kto wam pomoże. Wow, to wygląda niesamowicie! Czy coś nie tak, Troy? Czegoś tam brakuje? Aha, teraz jest kompletny! Hej, przyjacielu, miło nam cię poznać. Jak masz na imię? Nie. Sam? Witaj w mieście samochodów, Sam. Troy, Sam może przenosić śnieg dzięki swojej szufli. Sam, możemy cię prosić o pomoc? Mama. Doskonale, zatem zbudujmy tego bałwana. Czy zdołałbyś ulepić trzy wielkie kule? No! Bierzmy się za budowę, chłopaki. Czarku, czy zdołasz unieść tę kulę? A ty, Hektor, zamocujesz głowę? Świetna robota! To wygląda fenomenalnie! A, masz dla nas niespodziankę, Troy? Nasz bałwan wygląda perfekcyjnie. Świetna robota, przyjaciel. Haha, tak też można się bawić ze śniegiem. Troy, wykonałeś kawał dobrej roboty. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, Troy. Cześć, Jerry. Dobrze się bawicie? A ćwiczycie do jutrzejszego wyścigu.
Doskonale. Myślę, że masz duże szanse, żeby wygrać. O nie, Jerry, co się stało? Wszystko w porządku? Tommy wygląda na przegrzany silnik od szybkiej jazdy. Zostań tutaj, a ja powiadomię Toma Holownika. Zgadza się, Troy. Musimy szybko naprawić Jerry'ego. Inaczej kto będzie reprezentował nasze miasto? Dobry pomysł. Pojedźmy do magazynu i zobaczmy, czy jakiś pojazd będzie mógł nam pomóc. Cześć, Teddy. Musisz na chwilę przerwać zabawę. Troy potrzebuje nowego pojazdu. Nasz Jerry wyścigówka przegrzał swój silnik, kiedy trenował do wyścigu. Potrzeba nam bardzo szybkiego pojazdu, który go wyręczy w dzisiejszym wyścigu. Pomożesz nam? Okej. Zatem zaczynajmy. Który powinniśmy wybrać? Ten? Nie. Więc może ten? Też nie? Aha, mamy naszego wybrańca. Jest szybki, choć trochę niesforny. Okej, Troy, wracajmy do Jerry'ego. Cześć, Jerry. Cześć, Tom. Dziękujemy, że przyjechałeś tak szybko. Pojedziesz z nim teraz do garażu? Bez obaw, Jerry. Z pewnością wygrasz następny wyścig. Pa, przyjaciele. Jeszcze raz dziękujemy, Tom. Troy, zbudujmy teraz naszą żółtą wyścigówkę. Wygląda fenomenalnie! Witaj, pomarańczowa wyścigówko. Miło nam cię poznać. Jak masz na imię? Tyler? Witaj w mieście samochodów, Tyler. Troy, Tyler jest szybką wyścigówką. Ale krążą o nim pogłoski, że też jest czasem niegrzeczny. Chłopaki, chcecie poćwiczyć ściganie tutaj? Dobrze, zatem przygotujcie się. Gotowi? Start! Haha, mówiłem Troy, że jest niegrzecznym samochodem. Dziękujemy ci za pomoc, Troy. Podziękuj też Tomowi i Teddy'emu, proszę. Dziękuję. Do zobaczenia, moi przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, Troy. Dobrze się miewasz? Cześć, Harvey. Coś się stało? Ach, widzę. Nie dosięgasz do szczytu tych drzewek i nie możesz zebrać owoców. Czy mamy jakiś pojazd, który mógłby mu pomóc? Doskonale. Zatem jedźmy po niego.
Cześć, Teddy. Potrzebujemy pojazdu, który może sięgnąć bardzo wysoko. Czy masz coś takiego? Doskonale! Który nada się do tego zadania? Ten? A może ten? Doskonale! Okej, Troy, ruszamy do akcji. Cześć, Harvey. Już wróciliśmy. Wyładujmy części. A niech mnie. To wysięgnik. W czymś problem, Troy? Czegoś mu brakuje? Oczywiście, brakuje mu kosza. Witaj, przyjacielu. Miło nam cię poznać. Jak masz na imię? Chuck? Witaj w mieście samochodów, Chuck. Troy, Chuck może sięgać bardzo wysoko. Chuck, mamy dla ciebie zadanie. Pomożesz nam? Doskonale. Bierzmy się do pracy. Okej, Chuck. Jeżeli podniesiesz swój kosz, powinieneś być w stanie sięgnąć tych owoców na samym szczycie. Wypełnij cały koszyk, a potem wysyp owoce do koszyka Harvey'a. Dobra robota, Chuck. A czy możesz pozbierać inne owoce? Doskonale! Teraz masz całe mnóstwo owoców, Harvey. Dziękujemy ci, Chuck. Do zobaczenia, przyjaciele. Hej, Troy. Opalasz się w słoneczku w ten piękny dzień? Suzy i Katie też się opalają. Są tam, na plaży. Hej, Suzy. Cześć, Katie. Szukacie muszelek w piasku? Wow! Ta muszelka jest przepiękna. Tylko uważaj, Suzy, gdzieniegdzie piasek jest bardzo grzęski. Widziałaś tamten znak? Suzy, nie jedź dalej. Możesz wpaść w piasek. O nie, Suzy, trafiłaś na ruchome piaski. Nie ruszaj się.
Katie, czy masz coś w bagażniku? Czy moglibyśmy uratować Suzy? O nie, to nie pomogło. Na szczęście Troy jest niedaleko na plaży. Pojedź po niego. Troy, Suzy ugrzęzła w ruchomym piasku. Musimy szybko coś zbudować. Musimy się pospieszyć, Troy. Myślisz, że gdy poprosimy Teddy'ego, on zbuduje dla nas jakiś nowy pojazd, żeby uratować Suzy? Cześć, Teddy. Mamy bardzo poważną sprawę i potrzebujemy twojej pomocy. Suzy przez przypadek wjechała na ruchome piaski. Teraz nie może się wydostać. Czy mógłbyś nam pomóc? Doskonale. Zatem zaczynajmy. Który pojazd wybierzemy, Teddy? Doskonale! To będzie świetny pomysł! Dźwig będzie w stanie unieść Suzy bez potrzeby wjeżdżania na piasek. Dobrze, Troy. Szybko wracajmy na plażę i uratujmy naszą przyjaciółkę! Już dobrze, Suzy. Troy wrócił z nowym przyjacielem, który zaraz cię uwolni. Najpierw rozładujemy wszystkie części. To jest ogromny dźwig. Witaj, dźwigu. Miło nam cię poznać. Jak masz na imię? Czarek? Witaj w mieście samochodów, Czarku. Bardzo potrzebujemy twojej pomocy w tej chwili. Pomożesz nam? Doskonale. Zatem zaczynajmy. Sprawdzasz, czy wszystko jest w porządku, Czarku? Wszystko gra? Nie ruszaj się, Suzy. Czarek zaraz użyje swojego haka, żeby podnieść cię do góry. Jesteś już w powietrzu, Suzy. Nie patrz, zamknij oczka. Wow, udało ci się, Czarku! Uratowałeś naszą przyjaciółkę! Dziękujemy ci za pomoc, Troy. Dziękujemy, że sprowadziłeś Czarka. Teraz możemy go rozebrać i wrócić z powrotem do magazynu. Czarek chciałby jeszcze coś zrobić, zanim wrócimy do magazynu. Proszę bardzo, Suzy. Czarek przyniósł ci tą piękną muszelkę, którą chciałaś. Pa, Troy. Do zobaczenia, moi przyjaciele. Tobie też dziękujemy, Teddy. Do zobaczenia.